Ruszamy. Pierwsza gra. Happy versus Sok. Zwycięzca tego show meczu, jeżeli się nie mylę, dostaje 200 dolców. Więc gracze mają o co zawalczyć. Pierwszy bohater od Happy'ego to jest władca krypty, tak zwany Kryplord. Po stronie Soka mamy arcymaga. Drugi poziom. Happy oczywiście będzie starał się zająć drugą bazę, zbudować sobie kolejną kopalnię złota. To samo będzie starał się zrobić Sok również. Wezwał aż 6 milicjantów do tego. Kryptoft już ma drugi poziom. Water Elemental niestety został złapany w siatkę, przez co teraz przez chwilkę milicjanci muszą zbierać obrażenia. Teraz Water Elemental zbiera. No i będzie trzeci poziom arcymaga. Kryprout, jakiego tutaj nam prezentuje. Kryprout, Kryprout. Jak zwał, tak zwał. Daje od razu trzeci poziom arcymagowi. Do tego szponki ataku. Rękawice, opończa, szpony plus 8. Przedmioty, jakie ma arcymag, z pewnością pozwolą mu wybronić się w early game'ie przeciwko pierwszym atakom, jakie będzie tutaj próbował Happy zrobić. Władca krypty również trzeci poziom, też dostał z tego obozowiska szponę ataku, czyli identyczny przedmiot jak Sok. Kopalnia niedługo będzie gotowa, troszkę chyba nawet szybciej będzie niż ratusz, zobaczymy, albo może w tym samym czasie. Chyba minimalnie szybciej będzie, ale proszę bardzo, mamy żuki ścierwojady, które teraz próbują tutaj upolować jakiegoś chłopa. Zdinajowany! Zdinajowany. Troszkę szybciej będzie baza Andeda. Happy skautuje. Summonowany Water Elemental. Mamy Arcane Towera. I chyba minimalnie szybciej. Nie, w tym samym momencie. W tym samym momencie. Proszę bardzo. Czyli Undead jest w stanie zrobić tak szybko kopalnię złota jak 6 chłopów. Proszę bardzo. Bardzo ładny ruch od Happy'ego. Wysłane gule na jego... na bazę Soka. Musi się teraz cofnąć i zacząć bronić arcymagiem. Piechurzy tutaj próbują upolować jakiegoś akolite. Nie jest to łatwe zadanie. Akolici bardzo szybko się poruszają. Cofnięte 3 gule do obrony. Kryplord biegnie również na drugą kopalnię złota gracza ludzi. Ginie pierwszy gul, ale zginęło tu już ilu tam? 3-4 chłopów. Więc bardzo dużo. Drugi gul. Kryplord chyba jednak nie będzie chciał atakować w tym Arcane Towerze. Piechurzy cały czas męczą akolitów. Wróg zaatakował wojska gracza. No i co dalej? Jest T2, wieża obserwacyjna, tartak budowany, Happy jeszcze nie robi drugiego poziomu swojej bazy, więc dużo szybciej T2 będzie u Huma. O, proszę bardzo, czy gule będą same w stanie skripować te oto obozowisko? Tak! Zobaczymy. Okej, dobra. Jest TP od Kryplorda. Mikrowane gule. O, Happy! Happy się zagapił. Ciekawe, co robił.
zaatakował wojska gracza. I mikstura niewrażliwość. Kamień zdrowia dla arcymaga. Wykupiony shredder. Pierwsza gra, powiem wam, że wygląda obiecująco dla Soka. Wróg zaatakował wojska gracza. Na środku jakaś malutka potyczka. Otoczony piechur. Akolici naprawiają nerubiańską wieżę. Budowana kurznia. Wróg oblega nasze miasto. I próba zesnajpienia teraz nawiedzonej kopalni złota. Czy to się uda? Nie ma impaila. Albo czeka na czwarty poziom, żeby na drugim poziomie użyć impaila. Nie, Happy chyba wie, że będzie w stanie uratować swoją kopalnię. Po prostu nie marnuje many. Shreddera nie uda się zabić, bo zaraz będzie uratowany za pomocą sterowca. Jest jednak impale. Jednak jest impale. Uda się zabić do tego jednego piechura. Tak jest. Targetowany jest sterowiec. Jakie mikro od Soka, proszę bardzo. Trzeba uważać, żeby za chwilkę arcymaga nie stracić. On co prawda ma przedmioty, ale szkoda byłoby je teraz wykorzystać w takiej sytuacji. Kamień zdrowia, bardzo przydatny przedmiot w mid-game, late-game przeciwko graczom nieumarłych. Ale o Jezu. Czyli przez... O Jezus, 11 punktów życia. Sok musiał to ćwiczyć wiele razy. Do samego końca, do maksa. Maksymalnie wykorzystał potencjał sterowca. Maksymalnie. Zastanawiam się, czy w tym było troszkę szczęścia. Czy jednak to był w pełni 100% skill. Wróg zaatakował wojska graczy. Swój leczenia wykorzystany. Elwiruk Wichrogrodu. Zwiększa pancerz jednostek o 1,5 punkta. O, otoczony arcymag po raz kolejny. Impale? Nie było impale'a. Już te trzymamy. Hodowla gryfów. Kształowa kula. Karwasze! Świetny przedmiot, naprawdę. Karwasze? Karwasze to jest, kurczę, dobry item w tym matchupie dla Undeada, jak i dla Huma. To jest chyba S-tier przedmiot w tym przypadku. Kamień manny dla Happy'ego.
Wróg zaatakował wojska graczy. Proszę bardzo, Happy nie boi się czterech towerów. Leci, żeby upolować kilku chłopów. Zobaczymy, ilu uda się zabić. Za chwilkę będzie kolejny impale. Jest impale. Trzeci poziom na dekaczu. Timing z findami. Taki malutki atak na 73 popa. Ekonomia troszeczkę tutaj pobita. I do tego będą destroyery, niszczyciele w dużych ilościach. 76 popa Happy. 40 sok, ale sporo złota do wydania. Na razie robi polepszenia. Wróg zaatakował wojska gracza. Proszę bardzo, to będzie próba przebicia teraz tej drugiej bazy. Niszczyciele nakarmione. Cztery wieże. Wróg zaatakował wojska gracza. No, sok, chyba trzeba wydać złoto. Chłopi już ustawieni, żeby naprawiać. Nowa skastowana, za chwilkę pewnie będzie poprawiony impalem w miarę możliwości. Na razie nie ma many na to. Jedna wieża z czterech jeszcze przy życiu. Shredder zostanie upolowany. Czy nie? Shredder zniszczony. Shredder daje bardzo dużo punktów doświadczenia. Jest TP. Jest TP do bazy. Ale i tak, tak naprawdę wydaje mi się, że Happy jest zadowolony z tego, co zrobił. No, zabił ekonomię, jaką tutaj miał w drugiej bazie Hum. Do tego zniszczył większość towerów. Sam stracił jednego akolitę, troszeczkę zraniona nerubiańska wieża. Więc Happy po raz kolejny może kupić TP i zrobić to samo, co zrobił teraz. Z różnicą taką, że teraz już nie trzeba się przebijać przez chłopów, przez towery i można prawie od razu skupić się na niszczeniu drugiej bazy. Sok. Piąty poziom arcymaga, drugi poziom paladyna, prawie trzeci poziom kula góry. Cztery gryfy, piąty w drodze, szósty już leci, siódmy nawet nie jest produkowany. Sytuacja jest ciężka, żeby nie mówić tragiczna, ale zobaczymy, czy sokowi uda się sforsować TP. Gdzie, czy ma TP sam? Sam nie ma TP, ok, czyli nie będzie próbował zmuszać Happy'ego do cofnięcia się. Ta baza i tak już jest nie do uratowania. Sporo budynków niestety zostało zniszczonych. Później będzie trzeba odbudować, jeżeli sok myśli o kolejnych polepszeniach dla swoich gryfów. Trzeci poziom na paladynie, Unholy Aura, z pewnością się przyda, zwiększa prędkość, z jaką poruszają się jednostki po mapie, do tego minimalnie zwiększa regenerację punktów życia. Ale Happy, prawie 80 popa, nie zatrzymuje się i idzie dalej w stronę głównej bazy swojego przeciwnika. Kolejne gryfy już są w drodze. 58 popa versus 79, liczby zdecydowanie po stronie Happy'ego. Towery niszczone. Gryfy już ostrzeliwują pierwszego gula. Happy nie chce się bić, proszę bardzo, robi TP. Prawdopodobnie jest zadowolony z obrażeń, które tutaj zadał. Wróg oblega nasze miasto. I nie czuje potrzeby, żeby dalej walczyć. Happy widzimy, że gra bardzo cierpliwie. Może robi jakieś polepszenia do swoich jednostek. Tak, robi polepszenia. Wie, że jest... do przodu, jeżeli chodzi o ekonomię, no jego druga baza cały czas zbiera tutaj złoto i tak naprawdę teraz piłeczka jest po stronie niebieskiego gracza ludzi. Musi coś zrobić, musi zaatakować, musi wyrównać przynajmniej ekonomię. I zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Happy bardzo mało ma też many na swoich bohaterach. Znak strażniczy. No i mamy. To jest to. To jest jedyna szansa teraz tutaj soka, żeby wyrównać grę, albo wyjść na małe prowadzenie. Gryfy próbują fokusować piesy. Findy połapane w siatkę. Impel wykorzystany. Uwaga na arcymaga. Musi zaraz dostać Hoylighta. Bardzo mocny klap od MK. 71 popa versus 49. 60, już teraz tylko 68. Fokus jedzie teraz fokus na Lisza. Lisz, mikstura niewrażliwości przerzucona.
Destroyery nie mogą być atakowane przez gryfy. Czy niszczyciele będą w stanie to wykierować? Uratowany Leech za pomocą Coila. No i chyba Happy. Wyglądało to przez moment, powiem, groźnie. Ale jednak ta przewaga Happy'ego, jeżeli chodzi o supply, to, że broni się też na splugawionej ziemi, ma sklep na plecach, to wszystko spowodowało, że w pewnym momencie po prostu Happy był w stanie przełamać atak swojego przeciwnika. Mapa numer 2. Kryplor doprowadził Happy'ego do zwycięstwa. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi Sok na mapie numer 2, którą właśnie jest Last Refuge. No i chyba rozpocznie grę od klipowania obozu najemników. Widzimy, że już tutaj piechur przygotowuje się do tego, żeby odciągnąć tego golema. Tylko nie można podejść za blisko, żeby nie dostać slowa i do tego, o, proszę bardzo. Taka zaczepka, można powiedzieć. Piechur odciąga golema. Dzięki czemu teraz te oddziały, które biegną tu, nie będą musiały walczyć przeciwko spowolnieniu, siatką. No i do tego bez problemu można zabić kapłana, który często sprawia to, że skripowanie obozowiska jest dużo cięższe. Skalny golem jest kolejnym celem, jednocześnie z błotnym golemem. Happy robi to samo. Również klipuje to obozowisko. Dzwonki plagi dla Soka. Chyba na początku można powiedzieć, że ten item jest ok, ponieważ piechurzy będą korzystali z tego heala. Z drugiej strony mamy szaty maga. Nie powiedziałbym, że jeden i drugi gracz dostał jakiś super wyśmienity przedmiot. Raczej jest normalnie. Gdyby Kryplor dostał na przykład Sobimaska i Sobimaska dostał arcymag, no to wtedy faktycznie jeden z tych graczy miałby sporą przewagę. Mana jest bardzo, bardzo drogim surowcem, można powiedzieć, w grze. Mamy trzeba regenerować zazwyczaj właśnie na złoto. A w momencie, kiedy mamy Sobimask, no to musimy mniej złota wydawać na to, żeby regenerować sobie punkty many u bohatera bądź jednostki. Znaczy, Sobimask akurat nie możemy, tak? Ale na przykład Pipa, kiedy zdropimy na czerwonym obozowisku. Jeden i drugi gracz robi sobie kopalnię złota. Zobaczymy, kto będzie tym razem szybszy. Czy znowu to będzie Happy minimalnie, czy może tym razem Sokowi uda się. Pierścień ochrony jako kolejny przedmiot. Kryplord niedługo trzeci poziom, arcymag już go ma. Wróg zaatakował wojska gracza. Proszę bardzo, jaki flipjack. Uda się zabić kapłana cieni leśnych troli i to jest bardzo dobry kill. Sam Dispel pomaga pozbyć się dużo szybciej Water Elementala. I proszę bardzo, Happy straci swoją kopalnię złota. O, próba otoczenia arcymaga. Czy się uda sforsować? Arcymag w razie czego ma płaszcz cieni, może się ukryć. Nie, no Happy. Problemy Happy'ego. Z drugiej strony to samo. Ogóle były w stanie zniszczyć wieżyczkę. Wezwana milicja do obrony. Czyli cios za cios. Próba numer 2. Już teraz powinno się udać. Widzimy tutaj mnóstwo summonowanych żuków. Wróg zaatakował wojska gracza. Jeden z guli wraca do ataku, ale tutaj jest berserker leśnych troli, który będzie bronił chłopów. Otoczony zostanie Water Elemental. Sporo punktów doświadczenia teraz dostanie władca krypty. Zobaczmy, jak pasek podskoczy. Proszę bardzo, elegancko. Water Elementale naprawdę dają dużo, dużo punktów doświadczenia. Kolejny żywiołak wody przywołany. Iluzja od Happy'ego.
ani jeden, ani drugi zawodnik jeszcze nawet nie myśli o tym, żeby zrobić sobie drugi poziom głównej bazy. Trolle, berserkery, do tego jeden troll priest. Niedługo będzie można kupić błotnego golema i ogrzega po gronce. No i taka malutka potyczka tutaj jest, żeby odciągnąć swojego przeciwnika od próby. O, dobry impale. Sekundka, czy uda się zabić leśnego trolla, zmikrowany ładnie przez Soka. Można było, znaczy okej, okay. Happy nawet nie próbował. O, kolejny impale, proszę bardzo, ten impale był świetny. Dwa trolle zginęły, dwóch najemników zesnajpionych. Kopalnię udało się zbudować, Creeper cofa się do bazy za pomocą kosturu teleportacji. Do tego ma jeszcze buta szybkości. Sok zabrał kolejnego trolla. Czwarty poziom arcymaga. Więcej many. Drugi poziom aury geniuszu. Będą bodybloki od guli. Zaraz zobaczymy. Gule nie bodyblokują. Happy. Oj, ale sekundka. Co jest? Happy, dlaczego nie zabijasz? Czyżby Happy się minimalnie zagapił? O kurczę. Chyba się Happy zagapił i nie zabił tego trolla. No tak, to jest troll Soka. No ewidentnie. Ewidentnie. Żółty jest. Zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. Happy aktualnie rankingowany jest jako najlepszy gracz na świecie. Drugi jest Lin. Kolejny impale. Próba zabicia leśnego trolla. Otoczony bardzo ładnie. Ogrzy pogromca w grze. Stracony leśny troll przez Happy'ego. Gracze jak na razie wymieniają się tymi killami na najemnikach. Out. Impale. I będzie czwarty poziom, czy nie? Ach, kurczę, udało się. Dobrze. Niedługo te dwa skończone będzie u Huma. U Happy'ego dużo szybciej. Czwarty poziom Cryptlorda. Otoczony Water... Albo i nie. Otoczony, czy nie? Udało się uratować Water Elementala. W bazie już są przygotowywane kolejne wieżyczki. Wróg zaatakował wojska gracza. Arcmag kupił manę. Zwój leczenia, regeneracji. Sprzedał niepotrzebne przedmioty. Happy, proszę bardzo, zbiera sklep goblinów. I tutaj chyba Happy chce przedmiot do many. Różdżka, mikstura. Mikstura niewrażliwości. Może być, tylko no właśnie o to chodzi, że mikstura niewrażliwości i mikstura many daje wam inne tempo w grze. To, czego teraz brakuje Cryptlordowi, to jest mana, a nie przeżywalność. Tak, gdyby on miał naprawdę mało punktów życia i gdyby to był późniejszy etap gry, to faktycznie mikstura byłaby wtedy niewrażliwości lepszym przedmiotem. Czy uda się? No. I chociażby mikstura teraz many pozwoliłaby skripjackować tego ogrzego maga za pomocą impale'a. Zwój bestii. O, o, o! Kto podniesie zwój bestii? Oj, Happy! Ja pierniczę! Ja pierniczę, Happy! Happy chciał podnieść zwój bestii, więc wykorzystał swoją miksturę niewrażliwości i w tym momencie, kiedy użył mikstury niewrażliwości, w tym momencie właśnie Sok zdołał podnieść zwój bestii. No to nieźle. No to nieźle. Proszę bardzo. Impale wykorzystany na Water Elementalach. Tak jak mówiłem, one są bardzo dobrym źródłem doświadczenia. Trzy Water Elementale oddane w taki sposób. Sok z pewnością tego nie planował.
Patrz się Happy, żeby się upewnić, że na pewno dostanie te punkty doświadczenia nawet za pomocą Coila dobija żywiołaki wody. Uda się otoczyć MK, czy uda się go otoczyć? Otoczony! No pięknie, Happy! Już teraz piechurzy nawet się próbują... O, ale on... O nie! O nie! Sok! Co on robi? Co on robi, Sok? Karamba! Aj, karamba! Aj, karamba! No Happy dosłownie zdominował! Zdominował to, co się... Tutaj, faktycznie! Podwinęła mu się noga. Faktycznie. Ale to, co ogólnie tutaj Happy zrobił, to jest miazga. Ja nie wiem, czy Sok przysnął? Czy co on chciał zrobić? Dobrze. Tyle się działo, że nie skupiliśmy się na tym, jakie makro mają gracze. Niszczyciele, trzeci bohater w drodze. Tutaj patrzcie! Happy wyciąga wnioski z innych gier. Widzicie? To jest gargulec, który ma bronić kopalnię złota przed tym sterowcem, który mógłby zrzucić jednego chłopa i postawić tutaj wieżę armatnią. Patrzcie, Happy o wszystkim myśli, widzicie? Niesamowite. Dobra, z drugiej strony, no, mamy gryfy. Wow! 2400 złota. Jest Shredder? Shreddera nie ma w tej grze. No, sporo chłopów jest przy drewnie, przy wycince, faktycznie. Bębny klanu wojennej pieśni. Spokojny dla Undeada. Happy ta gra bardzo dużo polepszeń na swoich jednostkach. Ryprot piąty poziom, Impale trzeci. Udało się złapać tutaj kilka jednostek, znaczy jednostkę i bohatera. Fokus wjeżdża mocny na Paladyna. Paladyn dostaje fokus na klatę, niestety zabity. Do tego można sobie wyciągnąć teraz żywiołaka, który da dodatkową manę. Coraz więcej niszczycieli. Sok ma tylko dwie wieżyczki. Czy będzie w stanie się obronić? Mamy gryfy, przebity limit. Ale tutaj już Happy ma 67 popa. Biesy z siatką są gotowe. Zniszczone wieżyczki. Dojazd na chłopów, drugi poziom lisza. Nie pozwala postawić kolejnej wieży. Happy teraz będzie musiał bronić swojej kopalni. Raczej najpierw tutaj pozbędzie się ekonomii swojego przeciwnika. Sok będzie próbował sforsować TP. Kiedy mu się uda, zobaczymy. Najpierw trzeba wyczynać chłopów, których tutaj mamy. Tak zwanych zbieraków, jak to chłopaki w PZW nazywają. Dobra, jest TP. Jest TP. Straconych tylko dwóch akolitów. Happy stracił tylko dwóch akolitów. I od razu, proszę bardzo. Wracamy. Lecimy znowu na bazę Soka. Tutaj lata jakiś gryf. Tu też jest jakiś gryf. Ojojoj. Coil? Sayonara. Dobrze było cię znać. Wróg zaatakował wojska gracza. Dobra. Ile gryfów? Wróg cztery. Nasze miasto. Cztery? Pięć. Sześć. Ale Happy znowu dosiadł na ekonomię swojego przeciwnika. Ołtarz Chrów zostanie zniszczony. Sok ma bardzo słabą ekonomię. Po raz kolejny atakuje bazę drugą Undeada. Ten bardzo szybko reaguje. Jest to chyba... Chyba to jest walka. Chyba Sok decyduje się na walkę. Niestety wszystkie gryfy zostały... Prawie wszystkie gryfy zostały złapane w siatkę. Impale stunuje elegancko. Bardzo późna decyzja na użycie swojego TP. I ile gryfów nam przeżyło? Cztery gryfy. Pięć gryfów. Kolejny zwój teleportacji kupiony. Podwójne wydobycie. Sok przesyła
chłopów z drugiej bazy do pierwszej, żeby zbierali złoto. Gracze spotkają się prawdopodobnie tutaj pod sklepem. Zobaczymy, co zrobi teraz. Co zrobi teraz Happy? Happy po prostu biegnie na bazę przeciwnika po raz kolejny. Będzie tak powolutku starał się zniszczyć właśnie zamek. Jest pierwszy. Zobaczymy. Jest od razu TP. Okej. Okay. I to będzie TP za TP. Zobaczcie. Panowie, teraz mamy sytuację, że cały czas jest tradowane TP za TP. Tylko, że to są cały czas dużo lepsze trady dla Happy'ego. No dlaczego? No tutaj jest drugie wydobycie. Tutaj wydobycia nie ma. Zablokowane. No i teraz też. Rycerz Śmierci będzie miał czwarty poziom, drugi poziom Unholy Aury. Jednostki będą się poruszały jeszcze szybciej. Do tego szpony ataku. Próba teraz ataku na główną bazę Happy'ego. Tutaj nie ma Towera, ale jest Czarna Stadela. Od razu wykorzystane TP i to samo robi teraz Sok. Ale znowu ta sama sytuacja. Tutaj nie ma wydobycia, pracuje tylko jeden chłop. Trzech jest jeszcze w drodze. Happy teraz ma bardzo blisko tutaj do ataku na drugą bazę Soka. Najpierw sobie skripuje, proszę bardzo, Red Campa tutaj. Zobaczymy, jaki będzie przedmiot. Endurance Aura byłaby wyśmienita. Jeszcze bardziej by przyspieszyła ruch tych wszystkich jednostek. Mamy Endurance Aurę, proszę bardzo. I mamy. To jest chyba w tym scenariuszu najlepszy przedmiot, jaki tak naprawdę Happy mógł dostać. Przecież jego jednostki teraz się tak szybko poruszają, że to jest po prostu... No koniec. Długo szósty poziom Cryplorda. Wieżyczki bardzo szybko są niszczone. Piękny Impale. Poprawić jeszcze nową. I proszę bardzo, rzeźnia. Rzeźnia Stratholm. Dosłownie jak Stratholm. No i znowu. TP za TP. Tylko, o, proszę bardzo, tutaj żuki jeszcze sobie próbowały męczyć chłopów. Ale tutaj expa. Ma, no dwóch chłopów przy pracy. Happy 80 popa będzie miał za chwilkę. Okej, okay, Sok, jaki plan na grę? Jaki plan na grę? Wróg zaatakował wojska gracza. ...54 popa versus 80. To się musi skończyć w jeden sposób. Rektem ze strony Happy'ego. No, jeszcze gryf zabity. Jeszcze gryf do tego zabity. To jest tragedia. To jest dosłownie tragedia. Zaatakował Polskę. No i co, panie Sok? O. Pierwsze jastrzębie złapane. To będą dwa darmowe kille. Może nie darmowe, ale będą szósty poziom Cryplorda. Zimpalowany bohater. Jeden i drugi na frontlane. Użyty coil. Jeźdźcy tutaj jastrzębia próbują coś jeszcze zrobić. Łapią gargulce w siatę. Albo inaczej, jak to się nazywało? Nie pamiętam, bo to nie ma znaczenia, ponieważ Sok wychodzi z gry. 2-0 dla Happy'ego, jak na razie dwie dominujące gry od Ruska. Trzecia mapa. Happy po raz kolejny uraczy nas swoim żukaczem, władcą krypty. Mimo dwóch przegranych gier za pomocą arcymaga, Sok nie zmienia planu.
No, Happy jak już wie, jak grać na te gryfy, to jak widzimy, wydaje się nie do zatrzymania. Kontroluje przeciwnika. Kontroluje, kontruje. Wszystko robi. Faktycznie jak Happy pierwszy raz spotkał się z tą strategią jakoś tydzień temu, no to te gry wydawały się cięższe. Do tego jeszcze te triki pod postacią wież armatnich, których Happy po prostu się nie spodziewał. Ściągnięty skalny golem za pomocą po raz kolejny piechura. W tym samym czasie Happy od razu rozpoczyna skripowania kopalni złota. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź za chwilkę na ten ruch ze strony Soka. Księga inteligencji. Tutaj piechur już teraz wszystko widzi. Więc Sok ma potwierdzenie, ok, mój przeciwnik bardzo szybko chce zająć kopalnię. Przedmiot, jaki tutaj otrzymał arcymag? Różdżka kradzieży many. To jest ok przedmiot. Powiedziałbym, że to jest ok przedmiot, bo będzie miał taki natychmiastowy wpływ na bohatera przeciwnika plus na naszego bohatera. Będziemy mieli więcej many. Przedmiot taki dostanie tutaj Happy, za chwilkę zobaczymy. I wisior energii. Kryplord i tak nie jest bohaterem, który biega z maksymalną ilością punktów many. Więc no, ciężko będzie wyciągnąć pełne value z tego przedmiotu. Ciżemki. No i będzie grana kolejna baza. Wezwani milicjanci, sześciu chłopa. I ruszamy. Happy w tym czasie, sklep goblinów. Żuki wszystko skautują. Bardzo ładnie skripowane obozowisko przez Soka. Patrzcie, patrzcie, w ogóle żadnych strat. Tutaj jeden piechur, trochę ranny, jeden chłop, ale piechura będzie można wysłać pod źródło zdrowia i po sprawie. Diadem arystokracji. Niedługo kryptor będzie miał trzeci poziom. Wydaje mi się, że Happy chyba zostawi miksturę uzupełnienia. Zobaczymy. Mikstura uzupełnienia jest dobrym itemem dla takiego Heroesa jak Kryplord. Tym bardziej, kiedy będzie on agresywny. Tutaj mamy już Ziggurata, który zmienił się w nerumiańską wieżę. Wróg zaatakował wojska graczy. Piechur nie leczy się pod źródłem. Trzy gule. O, proszę bardzo. Jednak Kryplord musi się cofnąć do obrony. Arcymag ściągnął manę z Kryplorda, tylko minimalnie za późno. Ojojojojoj, Sok! Czy uda ci się zniszczyć? Sok! O mój bo... Nie uda się! Nie uda się! Uda się? Nie uda się! Udało się! Udało się! Udało się, ale z drugiej strony zobaczmy, co tu się dzieje. Dosłownie rzeźnia. Dosłownie rzeźnia. Wszędzie kości, wszędzie trupy, wszędzie krew. Płoną budynki. Udało się zrobić Arcane Towera. Chłopi zabijani. Czy wieża zostanie uratowana? Jak najbardziej! Ale nie obyło się bez strat. Było to kosztowne. Emocja jak na grzybach. Żeby nie było, lubię sobie chodzić na grzybki, więc za każdym razem jak znajdę jakiegoś koźlarza, to jestem nieźle najarany i podniecony. No i proszę bardzo. To jest chyba pierwsza mapa, którą Sok będzie w stanie wygrać. No drugi raz anulowana kopalnia złota. Panowie, każde anulowanie takiej kopalni złota spowalnia te dwa Happy'ego. Czyli spowalnia jego timing push. Z drugiej strony, patrzcie, pierwsza gra, w której Sok będzie miał zrobioną XP przed tym, jak mają jego przeciwnik. O mój Boże, kolejny raz przybiegł. Skąd on się tu wziął? Nie ma many na Impale'a. Nie no, wyśmienita gra Soka. Proszę bardzo. Jeżeli Sok przegra tę grę, to nie ma nadziei już w ogóle. W tym tygodniu.
szynki zwinności. Który? Czwarty raz to już? Czy to już czwarty raz? Ty to chyba lubisz. Ty to chyba lubisz. Tu już jest czwarty raz. Oho. Ale proszę bardzo. Happy też tutaj próbuje wyrównać w jakiś sposób swoje szanse. Szatkowik może tutaj pomóc obronić się przeciwko tym gulom. Zobaczymy. Arcymag musi się... Piąty raz! Piąty raz było, widziałem. Piąty raz. Jest TP od arcymaga, znaczy raczej kostur teleportacji. Ekonomia obroniona. Szósta próba. Czy się uda? Próba numer 6. Zeppelina. O! Happy zabrał Zeppelina. Happy zabrał Zeppelina. Sterowiec. Shredder rusza do ataku. Arcymag przywołał elementala. Więcej guli rusza do ataku. No gra nie wygląda kolorowo dla gracza nieumarłego, ale to jest Happy. On potrafi zdziałać cuda w tym Warcrafcie. Jeśli ktoś, to Happy albo Lyn. Kuźnia. Wróg zaatakował wojska gracza. Zaatakował wojska gracza. Oblega nasze miasto. Kryport próbował coś tutaj wykombinować, ale nie wyszło. Arcymag atakuje akolitów w głównej bazie. Narubiańska wieża właśnie skończyła się budować, ulepszać. Tutaj wydobycie w końcu działa. Ale patrzcie, dopiero jest zrobione te dwa, a tutaj już jest te trzy. Więc Happy jest naprawdę, można powiedzieć, w tarapatach, jeżeli porównamy jego sytuację do poprzednich gier. Piąty poziom Cryptlorda z drugiej strony. Nie zapominajmy o tym, że bohaterowie nie umarli, są naprawdę potężni na wysokich poziomach. Wróg oblega nasze miasto. Jeszcze MK jakiegoś gula wyciągnął. Ale na impale'a nie ma. Wyciągnięty jeszcze jeden ghoul, w razie czego jednostki można ratować za pomocą sterowca. Trzy hodowle gryfów do tego polepszenia. No kurczę. Średnio to wygląda. Zaatakował wojska gracza. Bardzo średnio. O, impale? Ale nie, arcymag ma wystarczająco dużo punktów życia, żeby przeżyć.
Jest te trzy, za chwilę to będzie paladyn. Widzimy produkowane jednostki. Krepinat nie ma za bardzo czym creepować. Jejku, ale długo chypiemu to zajęło. Ojej. Jeszcze Cryplord musiał ukraść doświadczenie. Wróg zaatakował wojska gracza. Karkulce biją czerwonego smoka. Kueltalas. Tutaj co dostał? Karwasze! Wow! Happy ma skargi, będzie grał? Zmiany. Proszę bardzo. Na początku myślałem, że on sobie zrobił dwa gargi po to, żeby zabić właśnie tutaj smoka szybko. Ale tych gargów widzimy więcej i więcej. Wow! Wow! Paladin wyczony. Jest kostur sanktuarium. Do tego zagrana, zobaczcie, mroczna tropicielka. Impale po raz drugi. Może uda się otoczyć arcymaga. Tak, sforsowany TP. Proszę bardzo. Wróg zaatakował wojska gracza. Trzeci poziom dekacza. Wieża armatnia. No i jaki jest plan Soka? Kto wygra? Jastrzębie czy gargulce? A, Dark Rangerka gra Silensa! Ona gra Silensa, patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie. Poczekajcie, jeszcze nie, to jeszcze nie teraz. Patrzcie na to, to jeszcze nie teraz. Patrzcie, jeszcze nie teraz. Rzuciła Silensa. Dark Rangerka gra Silensa w momencie, kiedy tutaj jeźdźcy smoczego jastrzębia używają swojej zdolności, to ona zrzuca silensa i po prostu powoduje to, że abilitka przestaje działać. Przerywa ją. Czy Happy mimo stracenia swojej bazy 6 razy kopalni złota będzie w stanie wygrać grę? Proszę, nie mówcie mi, że to jest możliwe. Proszę. To jest niemożliwe, prawda?
patrzcie, to zaraz Silence. Idzie i Silence. Zwoje są leczenia? Nie ma zwoi leczenia. Maszyny latające. Uwaga. Maszyny mają polepszenia, to samo gargulce. Statuły bardzo pomagają. Zwoje leczenia, tak? Dwa kupione. Jezus Maria, no Happy jest kotem. Happy jest kotem. Duch zaatakował wojska gracza. I proszę bardzo, jedziemy! Gargulce, pierwszy zwój leczenia wyleczył je prawie za maksymalną ilość punktów życia. Znaczy prawie do maksymalnej... Nie no, to jest miazga! Jezus Maria! Przecież Happy stracił swoją bazę 6 razy, kopalnię złota musiał stawiać 6 razy. Jakim cudem? Jak to jest możliwe? Aż się zastanawiałem, czy nie lepiej było jakby Sok zagrał czołgi. Przecież to jest szaleństwo. I teraz switch na Findy, patrzcie. O mój Boże, nie no. Happy, nie no, Happy jest po prostu potworem. Happy jest potworem. Warcraftowym. O mój Boże. ...48 popa. 79 u Happy'ego. Można wjechać teraz tutaj w bazę Huma. Szósty poziom zaraz będzie miał Władca Krypty. Zesnajpiony Shredder. Szósty poziom. Przechwycony jeden Fiend, ale to co? To jest nic. To jest nic. No i co? I co teraz tutaj spróbuję zrobić Sok? Ładnie skastowany klap, użyty ultimate przez Cryptlorda. Widzimy taką malutką szarańczę latającą wokół bohatera. Nie da się go teraz sfokusować, bardzo szybko regeneruje swoje punkty życia, do tego też ta szarańcza zadaje obrażenia wokół siebie. Walka w sumie nie wygląda aż tak tragicznie, ale trzeba pamiętać, że wezwana została milicja do pomocy. Chłopów coraz więcej ginie, więc ekonomia też osłabiona. Maszyny latające nie są w stanie sobie poradzić z gargulcami. 80... Dobra, jednak Happy zrezygnował, nie przebił limitu. Happy zajmuje środek, proszę bardzo. Mroczna tropicielka, trzeci poziom. Zniszczona statua. Przechwycony gryf. Leczony, ale to nic mu nie da. To jest deklasacja. Deklasacja. Właśnie. Powiem wam tak. To jest niesamowite, że Happy po czymś takim był w stanie wygrać grę. Naprawdę. Jest niesamowite. GG. Happy 3-0. 3-0 dla Happy'ego. Zapowiada się na wynik 5-0. Po tym, co widziałem w grze poprzedniej. No, nie wiem, jakim trzeba być mocnym psychicznie graczem, żeby po stracie swojej kopalni złota 6 razy zostać w grze i jeszcze myśleć o zwycięstwie. Bo to wiecie, co innego być w gierce,
kiedy po prostu wiecie, że już jest koniec i sobie myślicie, co źle zrobiliśmy i co chcę zrobić na następnej mapie. To jest co innego. Ale to, co nam zafundował Happy, to jest Warcraft, no, na poziomie najlepszego gracza na świecie. Dosłownie. Dosłownie. Ciekawe, jak Sok mindsetowo się czuje po tym, co się wydarzyło na poprzedniej mapie. Bo to naprawdę nie było miłe doświadczenie, prawdopodobnie. Władca krypty, skautujący piechur, arcymag. Będzie creepowanie tutaj ogrzego maga. Creepowanko. Zwój bestii. No i władca krypty. Wróg zaatakował wojska gracza. Przedmiot talizman uników. Słabiutko. Panie Sok, co pan zrobi? Wróg zaatakował wojska. Jaki przedmiot? Pierścień regeneracji, szpony ataku, jadem arystokracji. To są przedmioty, jakich tutaj szukamy. Pierścień ochrony. O panie. Lepiej niż talizman uników. Lepiej niż talizman uników. Tylko z taką różnicą, że Cryptlord ma faktycznie value z talizmanu, bo jest bohaterem, który jest na frontlane, więc jest narażony na dużą ilość autoataków ze strony przeciwnika, gdzie arcmag, bohater range, on raczej na frontlane nie chce za bardzo się znaleźć, więc ten pierścień dla niego jest, no, po prostu słabszy. Dlatego też widzimy, że został sprzedany, w zamian kupiony kostur teleportacji. Będzie tutaj kostur teleportacji również kupiony przez Cryptlorda. Undead był szybszy. I proszę bardzo, rozpoczynamy. Polowanie na chłopa. Trzeci poziom Cryptlorda. Piechurzy niszczą kopalnię złota. Impale skastowany. Wezwana milicja. Kolejny chłop ginie. Za niego ghoul. Tutaj skancelowana kopalnia złota. Zniszczony zostanie ziggurat. Może uda się zabić jednego piechura? Tak, uda się. Jak najbardziej. Cryptlord cały czas tutaj próbuje robić rzeźnie. Wykorzystany zwój bestii przez gracza ludzi. Milicjanci mają bonus do ataku. Żywiołaki bardzo tu pomagają. Piechurzy biegną teraz na główną bazę. Arcymag i Cryptlord tutaj chyba w berka się bawią. Tak przynajmniej podejrzewam. Chłopi plus jeden do ataku. Kolejna próba zbudowania
kopalni. Góle już tutaj są przygotowane do obrony. Piechurzy rezygnują, widząc ile guli tam jest. Cały czas zabijani pojedynczy chłopi. Ekonomia Soka cały czas otrzymuje obrażenia, ale udało się postawić ratusz. To jest najważniejsze. Sforsowany teraz tower w bazie Happy'ego. Czy uda się zabić jakiegoś akolite? Zobaczymy. Góle próbują robić co w ich mocy, żeby coś uratować. Prawie udało się zmikrować tego akolite. Jeden stracony. Piechurzy ładnie mikrowani. Happy mikruje towerem. Kolejna rybiańska wieża stawiana. Wróg zaatakował wojska. No i przywołane kolejne dwa rzutiście ojady. Po raz kolejny, tym razem arcymag pomaga, będzie zniszczona kopalnia złota. Liczymy teraz oficjalnie dwa razy. To jest drugi raz, kiedy kopalnia zostanie zniszczona. Wiemy, że Happy jest w stanie przeżyć minimum 6 zniszczeń kopalni złota. Zobaczymy, jak będzie w tej grze. Creeper cały czas tutaj męczy ekonomię gracza ludzi. Jest wykorzystany kostur teleportacji, żeby tutaj arcymag mógł pomóc w obronie. Wieżyczka jeszcze jest w czasie zmieniania swojej formy. Jest polepszana na Arcane Towera, tajemną wieżę. W końcu mamy. Arcane Tower zadaje zwiększone obrażenia przywołańcom, w tym właśnie żukom. Do tego pali manę na Hirosach. Po raz kolejny próba zbudowania kopalni złota przez Happy'ego, ale tym razem prawdopodobnie się uda. Myślę, że dwie wieże jest wystarczająco dużo, tym bardziej arcymag jest bardzo daleko. 50 sekund jeszcze mamy cooldowna na kosturze teleportacji, więc nawet jeżeli tu się zjawią piechurzy, prawdopodobnie sami nie będą w stanie tego zrobić. Arcymag regeneruje punkty życia, punkty many. Creeper prawdopodobnie będzie chciał tutaj zaatakować chłopów. Tutaj nie ma żadnej wieżyczki. Został kupiony Shredder. Dobry moment na atak. Szkoda, że nie ma tutaj Happy Many na Impale'a, bo naprawdę pożałowałby tego Sok. Jednocześnie wjazd, proszę bardzo, na drugą kopalnię złota. Będzie broniło trzech piechurów i Arcane Tower, który jakoś dużo obrażeń nie zadaje. Ekonomicznie sytuacja Happy'ego nie wygląda gorzej niż Soka. Bym powiedział, że nawet Sok teraz wygląda źle w porównaniu do tego, co ma Happy. Tutaj góle, jak widzimy, dają radę. Pokazują, kto rządzi na tym obszarze, na tej części mapy. Jest sforsowane TP. Będzie Shredder do pomocy. Arcymag cały czas creepował laboratorium, albo nawet nie dokreepował do końca, bo nie widzę przedmiotu, który wypada tam z Furbolga, czy tam Kiełzara, jak one się tam nazywają, nie pamiętam dokładnie. Shredder otrzymał sporo wrażeń w trakcie creepowania. Happy w razie czego ma kostur teleportacji, więc sobie poradzi. Jeszcze są zabijane góle. Water Elemental jest summonowany. Happy pewnie chciałby tu jeszcze wyciągnąć jakiegoś jednego, dwóch milicjantów, ale raczej nie ma możliwości. Bardzo ładne mikro z jego strony. Trzy góle bezpiecznie cofnięte. Sokowi nie udało się ratować tego chłopa. Zabity jeden gól, który uciekał. Arcymag ma buta, więc jest to właśnie możliwe, żeby teraz te góle przechwycić. Sporo się dzieje w tym early game. Ja lubię takie gry, przyjemnie to się ogląda. Szybki Warcraft. Ratusz w końcu zbudował drugi poziom. Sekunda, bo ktoś do mnie dzwoni. Dobra, szybko sprawa załatwiona. O czym to mi mówiliśmy? O tempie gry. Co tu się wydarzyło? Przeoczyłem, proszę bardzo. Prawdopodobnie przeoczyłem w momencie, kiedy Happy atakował tutaj chłopów. W tym czasie Sok prawdopodobnie załadował się. Tak, Sok wtedy kupił Zeppelina, załadował wszystko w Zeppelina i poleciał tutaj zniszczyć kopalnię złota Happy'ego. Czyli po raz trzeci. Czyli trzy razy kopalnia Happy'ego została zniszczona. Mimo to myślę, że jego sytuacja jest najgorsza.
wysoki poziom Crypt Lorda. Z drugiej strony mamy tutaj MK w grze. Arcymag znowu się czai. Cofnął się do bazy. Wróg zaatakował wojska gracza. No, Shredder jest, więc niby są problemy z drewnem, ale tak jak widzimy, Shredder za pomocą tutaj sprzętu, jaki posiada, tego drewna uzbierze bardzo dużo w ciągu tam minuty, dwóch. Nie będzie na co narzekać na brak drewna. Dobrze, jak to wygląda? Kryplordzik czai się na zdobycie 5 levelu. Szkoda, że Kryprok ma bardzo mało punktów zdrowia w tym momencie. Przydałoby się to jakoś zregenerować. Rękawice żwawości. A tutaj jest przygotowany już rytualny sztylet, więc będzie można go wykorzystać. Zregenerować sobie 175 punktów życia na bohaterze i na jednostkach. Wódz lodowych troli. Jaki da przedmiot? Kamień many. Dawaj kamień many. O mój Boże. Najlepszy przedmiot. W ogóle przedmioty, które dają manę, tak długo jak nie macie Demon Huntera jako core hero, są najlepszymi przedmiotami, jakie możecie mieć. Mana powoduje to, że możecie w pełni korzystać z tego, co oferuje wam bohater. Proszę bardzo, wieża armatnia. Wróg zaatakował wojska gracza. Tutaj Zeppelin sprawdza, co się dzieje. I są po raz kolejny, proszę państwa, gargulce. Jaka będzie odpowiedź Soka tym razem? Jak na razie widzimy podwójną hodowlę gryfów, ale widziałem latającą maszynę, to znaczy, że mamy właśnie warsztat, który tutaj jest. I pytanie, czy będą tym razem grane czołgi? Nie zapowiada się na to. Ale Impale. No ale nic z tego nie wynika, po prostu zginął Water Elemental. Wynik 3-0 dla Hekiego, piąty poziom Crypt Lorda. Czy to będzie wystarczająco? Mamy pierwsze gargulce na mapie. Maszyny latające nie są budowane. Czy będą czołgi w takim razie? Tutaj proszę bardzo, w kajdany został złapany gargulec. Sterowiec naprawiany przez chłopa inżyniera. Wróg zaatakował wojska gracza. Pierśń arcymaga. Piąty poziom. Polowanie na gargulce. Proszę bardzo. Gargi nawet nie mogą podlecieć. Wróg zaatakował wojska gracza. Polarnych furbolgów. To również miał pierścień regeneracji w kieszeni. Po raz kolejny mroczna tropicielka pod wyciszenie, pod silensa. Będą czołgi! Będą czołgi! Mówiłem w poprzedniej grze, że na te gargi chyba spoko by były czołgi. Proszę państwa, to chyba będą czołgi. Po co miałyby innemu, po co innego miałyby służyć trzy warsztaty? Będą czołgi. Nie, będą maszyny latające. Tam, myślałem, że czołgi będą. O-o!
arcymag. Na szczęście ma kostur teleportacji. Uratuję paladyna. Myślałem, że to będą czołgi. Dlaczego nie gra czołgi? Czołgi są super. No proszę bardzo. Patrzcie, co tu robią góle. Impale jeszcze w to wszystko. Drugi poziom tropicielki. Nie no, Happy. Nie no, Happy robi miazgę. Jakim cudem Happy robi taką miazgę za pomocą gargów? Jakim cudem? Super safe. Lol. Zwój leczenia. Sztuk dwie. No i atak. Ale sekundka, mamy troszkę więcej maszyn latających, ale one nie mają żadnych polepszeń, a gargi mają jedno polepszenie do pancerza. No i jedziemy. Silence rzucony na jeźdźców smoczego jastrzębia. Maszyna latająca zesnajpiona. Czy będzie to wynik 4-0 dla Happy'ego? Za każdą wygraną mapę gracz otrzymuje $50. No i jedziemy, jedziemy. Próba uratowania tutaj jeźdźca nie wyszła. Impale skastowany na razie tylko oberwał sam arcmag. Holy Light. Trzeci poziom dekacza. Maszyny latające za bardzo nie mogą tutaj walczyć z gargulcami. Gargulce w razie czego... Arcymag ma jeszcze tutaj w razie czego miksturę leczenia. Użył kosturu teleportacji, uratował się. Happy minimalnie chce się cofnąć z zasięgu toweru. Nie no, te maszyny latające nic nie robią. A nie wiem, ile tych maszyn latających trzeba mieć, żeby z Gargami wygrać. No i patrzcie, Happy prawie nic nie stracił. Teraz po prostu się cofnie, przydałby się jakiś zwój leczenia. Jeden bądź dwa. Jak migruje, proszę bardzo, Happy. Dobra, maszyny chyba dadzą radę. Maszyny chyba dają radę. Dawaj czołg, zrób jeden dla mnie. Wróg zaatakował wojska gracza. Zaszli nas! Od tyłu! I jedziemy. Kto wygra? Dobrze mikrowane maszyny latające, czy może gargulce? Niestety zwój leczenia jest tylko jeden. Drugi na cooldownie. Jeszcze 2 minuty. Ładny mikro z jednej i drugiej strony. Zwój leczenia był już wykorzystany, ale Kryprot zaraz będzie miał 6. poziom, gdzie jest 6. poziom Kryplorda. Ojejejej. Żukacz jest w tym momencie nie do zatrzymania. Jak odpali swoją szarańczę, to nie podchodźcie. Nie podchodźcie wtedy do niego. Przedmiot jaki? Zranienie wrażliwości, niepotrzebne. Lepiej mieć niż nie mieć. No ale jednak. To nie jest item. O, no i super, do tego jeszcze zmieszane findy z tymi gargami, więc jeżeli maszyny latające podlecą zbyt blisko, to zawsze findy złapią jedną, dwie maszyny i będziecie mieli takie pełne value.
happy, elegancka Francja, naprawdę. Super dobrze gra. Przedmiot. O Jezus, fajka wiedzy Khadgar. Można kończyć grę. Można kończyć grę. Kiedy Anden dostaje fajkę wiedzy Khadgar, to proszę Państwa, jedyne co można zrobić, to zapłakać. I tyle. Szpony ataku na rangerki, spoko. Tutaj przewiot nie podniesiony, różdżka iluzji. Atak na bazę, w tym czasie Hum kończy gripowanie, szpony ataku plus 12. Niszczona tajemna wieża jako pierwszy cel. Sporo szkieletów tutaj mamy. 4, 5 findów już jest. 5 findów, a tutaj po drugiej stronie w ogóle nie ma rycerzy. Są gryfy. Happy 80 popa, sok 67. Wróg zaatakował Polskę. Są na takich niszczyciele. O, chyba niepotrzebnie wyszedł. Zaraz zobaczymy, jak to się skończy. Tak, jest! Jeszcze zaraz będzie poprawiony i failem. Prawdopodobnie mamy tą taką podniebną potyczkę, którą prawdopodobnie wygra sok. Ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że mamy tutaj jesy, które zaraz zaczną wszystko łapać, co jest w powietrzu. Mimo tego, że gargi nie żyją, to cały czas Undead ma czym walczyć. Maszyny latające wygrały już teraz z gargulcami, ale teraz trzeba się właśnie tych biesów podbyć. W przeciwnym razie one wszystko powoli będą wyłapywać. Griflord odpalił swoją szarańczę. Zadaje większe obrażenia. Szarańcza zadaje też obrażenia. Te lokusty, które latają. Fokusowane obsydianowe posągi za pomocą gryfów. Trzeci poziom paladyna. 50 popa versus 52. Impale taki nie najlepszy. Ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Bohaterowie versus bohaterowie. Trzeba o tym pamiętać, że wyjątkowo Happy ma mniejszy fokus hero potrzymać, ponieważ posiada mroczną tropicielkę. Ale przynajmniej dzięki temu posiada Silence'a. Zimpalowany został Paladyn. Coil już miał wędrować w stronę Paladyna, ale w ostatniej chwili udało się go uratować. Niedługo piąty poziom dekacza. Zdenajowana statua. Happy. Pozycja nie najgorsza. 38 popa od soka. Happy zajmuje trzecią bazę na górze. Tropicielka na piątym poziomie. Ciekawe, czy zagra strzały, czy zagra może wyciszenie. Deka, jeszcze jeden chłop zabity i będzie piąty poziom. Impale na biesa. Zniszczona zaraz zostanie posąg. Fokusowane findy. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli MK wbije piąty poziom, cały czas jest szansa na zwycięstwo dla Huma. Będzie bardzo mocny fokus hero ze strony gracza ludzi. Fint zabity. Jeszcze sporo brakuje doświadczenia do piątego poziomu. Tym bardziej, że doświadczenie dzieli się z arcymagiem. Arcymag jak będzie miał szósty poziom, nie zapominajmy też, że posiada teleportację. Ta gra jeszcze nie jest skończona. Tutaj cały czas zablokowany Stormbolt za pomocą mikstury niewrażliwości. Tutaj niszczyciel walczy z dwoma maszynami latającymi i żywiołakami wody. Uratuje się, uratował się. Jeszcze użył pożarcia rozproszenia magii. Będzie coil? Nie, nie. Happy baituje chyba trochę. Chyba Happy baitował.
O, tropicielka. No i właśnie, szósty poziom arcymaga. Mas teleportacja. Mas teleportacja. Happy ma kolejną kopalnię złota. Wydobycie w mainie u jednego i drugiego gracza skończone. Kopalnie się wyczerpały. Happy ma jeszcze 700 złota tutaj. Sprzedał budynki, proszę bardzo. Happy sprzedaje budynki. Sok jeszcze ma 1500 złota w swojej kopalni. Ale... co tu się dzieje? Potyczka. Arcymag fokusowany! Okej, uratowany za pomocą kosturu. Piąty poziom MK. Trzeci poziom Strombolta. Czy uda się zabić rycerza? Udało się. Kryplord, siódmy poziom. Siódmy poziom. Sobi mask. Chyba kupione w sklepie było. Wróg zaatakował polska gracz. No, ekonomia bita. Ekonomia bita. Rycerz wysłany na kopalnię złota. Robione TP od razu przez Happy'ego. Wątpię, żebyśmy zobaczyli szósty poziom Dark Rangerki w tej grze. Ale kto wie. Arcymag ma mas teleportację. Więc mobilność tutaj jest na najwyższym poziomie teraz po stronie gracza niebieskiego. Fokus na nawiedzoną kopalnię złota. Czy uda się ją zniszczyć zanim Happy tutaj przyjdzie? Brakuje many na Hiroskach. To jest troszkę problematyczne. Dwa niszczyciele, trzy niszczyciele. Za chwilkę będzie jeszcze kolejny. Tropicielka oddaje pierwszy strzał w stronę Króla Góry. Proszę bardzo, złapany gryf w sieć piesa. Czy uda się go zabić? Czy uda się go uratować za pomocą posturu Sanktuarium? Niedużo brakuje, żeby go uratować. Niestety, niestety się nie udało. Fokusowany teraz rycerz. Zabity Find. Kiedy czwarty poziom na paladynie? Niedługo. Ale kurczę, strajdowany Find za rycerza. Ekonomicznie wiemy, kto na tym lepiej wyszedł. Happy. DK, lekko połkowany. Niedługo będzie miał szósty poziom. Ciekawe, czy na szóstym poziomie zagra Aurę, czy coś innego. Impale, trzeba się pozbyć paladyna. To jest tutaj główny cel teraz Happy'ego. Jeżeli wykluczy się paladyna z gry albo z walki, to będzie możliwość fokusowania chociażby arcymaga albo MK. Uwaga, czy uda się uratować? Czy uda się uratować? Udało się uratować! Dobrze, że Impale został rzucony w stronę paladyna. W przeciwnym razie blask światła zabiły tropicielkę bez najmniejszego problemu. Więc Happy tutaj naprawdę trzeźwo obserwuje to, co się dzieje. Trzy latający próbują zniszczyć destroyery. Rycerz śmierci musiał użyć swojej mikstury niewrażliwości. Chłopi tutaj jeszcze próbują coś zbierać, te resztki złota, które zostały w tej kopalni. Tylko jeszcze 310. Okej, już tylko 300 złota. Cofnąć się, wyleczyć dekacza, kupić mu może jakąś miksturę niewrażliwości, odczekać tych 20 kilka sekund, żeby można było jej użyć w razie czego. I bardzo ważne jest to, żeby w momencie jak teraz rycerz śmierci będzie atakowany, zablokować nadchodzącego bolta właśnie za pomocą przedmiotu, który został kupiony. Zobaczymy, czy tak będzie teraz chciał zrobić Happy. Raczej Happy wie, co musi zrobić. Zobaczymy, czy pierwszego bolta będzie blokował, czy może drugiego. A na razie są dwie findy. Bolt za koila. Maszyny latające znowu próbują tutaj pozbyć się niszczycieli. Jest Impale. Koil lecący, niszczyciela ratujący.
Słyszymy, jak na razie padają maszyny latające. Maszyna za maszyną, kurde, ląduje na ziemi albo się rozbija. No i Happy wygrywa kolejną mapę. Wow.